Cześć wszystkim! Dzisiaj bardzo ważny film. Jak obejrzysz go do końca, to będziesz już wiedział, dlaczego mamy ochotę na słodycze, jaki mechanizm w ogóle za tym stoi, jak sobie z tą ochotą poradzić, albo jak poradzić sobie z głodem. Zapraszam! Pierwszą najważniejszą rzeczą jest odróżnianie głodu fizycznego od głodu psychicznego. Głód fizyczny jest wtedy, kiedy zjedlibyśmy cokolwiek, nawet rzecz, która nam nie bardzo smakuje, jakiegoś niedogotowanego brokuła. Natomiast głód psychiczny jest wtedy, kiedy na przykład jesteśmy już bardzo, bardzo najedzeni, ale nadal mamy ochotę na coś dobrego. I w momencie, kiedy wchodzi na stół nasza ulubiona przekąska, jakiś deser, to bez problemu jeszcze znajdujemy na to miejsce, bo to idzie do serduszka. I to wynika z różnych funkcji pożywienia. Bo każdy o tym wie, że jedzenie pełni funkcję odżywczą, no bo potrzebujemy energii, żeby przeżyć, jest to nam niezbędne. Natomiast są też inne funkcje, jak na przykład funkcja społeczna, gdzie spotykamy się z kimś na ciastko i kawę, gdzie idziemy do kogoś na imieniny i tam nie wypada nie spróbować jakiegoś sernika od ciotki. Albo też funkcja, że po prostu się nudzimy, więc jemy jako rozrywka. Możemy też jeść, bo po prostu odczuwamy z tego tytułu przyjemność, kiedy wsuniemy coś, co nam bardzo, bardzo smakuje. I właśnie w tym jest cały problem, że w dzisiejszych czasach spożywamy pokarmy nawet w momencie, kiedy nie jesteśmy fizycznie głodni, kiedy nie potrzebujemy tego. No i to już jest bardzo prosta droga do przejadania tych pokarmów i do przytycia. I na pewno każdy z Was zna to uczucie, gdzie coś za Wami chodzi, coś Wam nie daje spokoju i musicie to zjeść. Na przykład, nie wiem, pierogi, lody, jakiś fast food, czekolada. U każdego to będzie jakaś inna rzecz. I nieważne, co nie zjecie i w jakich ilościach, tak czy siak ta jedna rzecz nie da Wam spokoju tak długo, aż tego nie zjecie. I to wynika z tego, że Wasz mózg od razu jak coś zjecie, interpretuje, czy to jest dobre pożywienie z punktu widzenia przetrwania. No bo Wasz organizm chce tylko i wyłącznie przetrwać, chce, żebyście przeżyli jak najdłużej. Więc będzie Was nagradzał uczuciem przyjemności w momencie, kiedy spożyjecie coś bardzo wysokokalorycznego. Bo takie właśnie produkty dadzą Wam przetrwanie z punktu widzenia Waszego organizmu. I szczególnie produkty, na przykład połączenie cukrów z przetworzonymi tłuszczami, albo coś słonego, albo coś mocno przypieczonego, spalonego, na przykład właśnie potrawy grillowane, to jest coś, co nasz organizm zapamiętuje, że to było bardzo, bardzo dobre, no bo gęste kalorycznie i od razu w momencie, kiedy tylko to zobaczymy albo poczujemy, to uwalnia hormon dopaminę, który jest hormonem działania. Od razu wtedy aktywizuje się układ nagrody, no i to nas pcha do tego, żebyśmy spożyli ten pokarm jeszcze raz, bo wtedy będziemy odczuwać przyjemność, jeżeli to zjemy. Okej, znamy już mechanizm działania, także co zrobić? Pierwsza sprawa, odróżniaj głód fizyczny od głodu psychicznego. Zastanów się, czy po prostu jesteś głodny, czy masz też ochotę na coś dobrego, zanim podejmiesz jakąkolwiek decyzję. Po drugie, nie trzymaj rzeczy, na które masz słabość w domu. No bo jeszcze nie spotkałem się z podopiecznym, który by miał na tyle ochotę na słodycze, żeby wstał w środku nocy, ubrał się i poszedł na przykład 5 km na stację benzynową, gdzie by zakupił czekoladę. No takie rzeczy się nie zdarzają. W momencie, kiedy mamy jakąkolwiek przeszkodę ku temu, żeby coś takiego spożyć, to zastanowimy się 50 razy, czy na pewno to zrobić. Natomiast gdyby ktoś taki miał, powiedzmy, czekoladę w jakiejś szafce, no to wystarczyłoby, żeby w nocy się obudził, poszedłby do tej szafki, no i nie ma żadnej przeszkody, żeby to zjeść. Także nie trzymaj takich ulubionych przysmaków w domu, stawiaj sobie jakiekolwiek przeszkody. Po trzecie, zajmij się czymś. Jeżeli będziesz zajęty, to nawet nie będziesz myślał o tym, żeby jeść. Całe to uczucie głodu pojawia się w momencie, kiedy się najbardziej nudzisz i na przykład ludzie podjadają właśnie wieczorami, no bo wtedy mają najwięcej czasu na to, żeby jeść. W momencie, kiedy jesteś cały czas zabiegany, kiedy masz jakieś zajęcie, to nie pcha cię aż tak, żeby spożywać więcej pokarmu. Po czwarte, możesz oczywiście wliczyć sobie kawałek czekolady, loda czy wafelka, tak jak ja to robię, swój ogólny bilans kalorii. To dieta jest dla ciebie, a nie ty dla diety. Nie powinniśmy odmawiać sobie wszystkiego, bo właśnie wtedy pojawia się największa ochota na to, żeby to konsumować. W momencie, kiedy odmówimy sobie wszystkich słodyczy, właśnie wtedy najbardziej będziemy chcieli je spożywać. Dlatego nie odmawiaj sobie,
tylko dozuj i w racjonalnych ilościach wliczaj sobie to w ogólny bilans kalorii. Ale będą też osoby, które nie będą potrafiły tego zrobić. Nie będą potrafiły sobie wliczyć kawałka czekolady, bo zaraz będą musiały zjeść całą. I jeżeli jesteś tego typu osobą, która nie potrafi nad tym zapanować, to dla Ciebie będą te kolejne porady. Możesz ograniczyć smakowitość produktów na diecie. W momencie, kiedy będziesz jadł każdy posiłek, że będzie tak smaczny, że będzie 9 na 10, to automatycznie będziesz chciał go zjeść więcej niż potrzebujesz. To jest normalna reakcja. Dlatego w momencie, kiedy ograniczysz smakowitość produktów, że to będzie takie 5 na 10, to zjesz, najesz się, ale nie będzie Cię właśnie ciągnęło do tego, żeby spożyć tego jeszcze więcej. W momencie, kiedy masz bardzo duży problem ze słodyczami i kontrolowaniem ich, polecam na 2 tygodnie zrobić sobie kompletny detoks od tego i tutaj odstawić wszystkie słodycze, wszystko co cokolwiek daje Ci smak słodki, nawet odżywkę białkową czy słodziki. Po tych 2 tygodniach Twoje receptory, które odpowiadają za smak słodki, zresetują się i będziesz zasłodzony, nawet jak zjesz tylko i wyłącznie 1 kostkę czekolady, gwarantuję Ci to, więc nie będziesz w stanie przejeść tego w większych ilościach. I tutaj, jeżeli zdarzy Ci się już jakaś wpadka i na przykład masz dzień, że robisz cheata, no bo już po prostu nie wytrzymałeś na diecie i wiem, że każdy próbuje być perfekcyjny, ale to nie zawsze wyjdzie, to ogranicz się tylko do jednej rzeczy, bo właśnie najgorsze co możesz zrobić, to najpierw zjeść czekoladę, potem zjeść coś słonego, potem pójść na jakiegoś fast fooda, bo wtedy będziesz w stanie to wszystko zjeść. Jeżeli ograniczysz się tylko do jednego, czyli na przykład do smaku słodkiego, będziesz jadł tylko i wyłącznie czekoladę, to momentalnie Twoje receptory odpowiedzialne za smak słodki zapchają się, przez co zjesz tego zdecydowanie mniej. Dlatego wybierz sobie 1 rzecz, na którą masz najbardziej ochotę i trzymaj się tego. Nie zmieniaj smaków. No i polecam znaleźć sobie jakiś zamiennik. W momencie, kiedy bardzo pcha Was do słodyczy, no to na przykład spożyć jabłko, wiem, że to nie jest to samo, albo na przykład wypić kawę, właśnie zająć się czymś, poczytać, zamienić to podjadanie na coś innego. Tutaj taki protip, uważaj na kawę. Możesz pić kawę zamiast słodkiego, ale nie pij kawy do słodkiego, jeżeli masz z tym problem. Jest to spowodowane tym, że te receptory, które są odpowiedzialne za smak słodki, które normalnie powodują, że się przesładzasz, na przykład jest sernik, jesteś już przesłodzony, nie jesteś go w stanie już zjeść więcej, w momencie, kiedy tylko poczujesz smak kawy albo wypijesz, to momentalnie te receptory resetują się i możesz spożywać słodycze dalej, dlatego uważaj na to. Więc to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzu na dole, jakie Wy macie strategie na radzenie sobie ze słodyczami. Ja to po prostu wliczam i nie mam z tym większego problemu, ale wiem, że u każdego to wygląda trochę inaczej, dlatego postarałem się przedstawić Wam z różnych perspektyw różne strategie, bo u każdego będzie działało coś innego. Dlatego dajcie znać, co działa u Was. Pozdrawiam, zostawcie komentarz, łapkę, suba. Do następnych filmów.